Wiecie doskonale, że uwielbiam, kiedy twórcy map starają się różnymi sposobami dodać coś unikatowego do swoich map. Przykładowo, biegasz sobie po muzeum, a tu nagle po środku stoi ogromny szkielet dinozaura. Oczywiście, że taką rzecz to zapamiętasz na długo. Albo tu, punkt respawnu wygląda jak prawdziwa łódź podwodna. To jest rzecz, którą na 100% zapamiętasz, no kurde, na bardzo długo. A takich sposobów na uczynienie mapy wyjątkową jest naprawdę mnóstwo. Począwszy od wyboru łatwo zapamiętającej w pamięć lokacji, jak na przykład budowa wieżowca, kończąc na dodaniu niestandardowych modeli postaci w grze. A moją ulubioną rzeczą, na którą najczęściej zwracam uwagę, jest niestandardowa fauna, którą twórcy dodają na swoje mapy. W zwykłym Counter-Strike'u mamy kurczaki, ryby, czasem przelatują ptaki, no i to tyle. Dlatego bardzo miło jest mi widzieć, kiedy twórcy map dodają na swoją mapę na przykład, nie wiem, krokodyla. Więc jak się możecie domyślać, w tym filmie opowiem wam, jakie zwierzęta można znaleźć w CS-ie. W tym filmie sporządzimy całą czerwoną księgę. Przygotujcie się, bo naprawdę nie spodziewacie się, co ja odkryłem. Przekopałem wiele wersji Counter-Strike'ów i stwierdzam, że twórcy tych wersji naprawdę mieli ostro zrydowanie, albo po prostu robili tę grę pod wpływem jakiejś substancji. Dobra, zaczynamy. Ale przed tym, patrzcie, jaka kozacka strona normalnie. Nazywa się CSGO Skins, jeśli nie wiecie. Nie no, co ja gadam, chyba każdy ją zna. Bo można tutaj otwierać masę skrzyneczek, grać case battle, wpłacać skiny, ale jak już, to tylko z kodem stricto, bo po wpisaniu tego kozackiego kodziku dostaniecie 10% bonusu do doładowania i darmowe 2 złote i 10 groszy na start dla nowych graczy. Oraz co najważniejsze, plus 1000 do aury. Oprócz doładowywania salda skinami, można również doładować sobie w sumie jakąkolwiek się tylko chcesz metodą. Patrzcie, ile tego jest. Polecam sobie obejrzeć jakiś mój inny film z CSGO Skins, który jest na kanale. Tam opowiadam więcej i pokazuję, jak gram. Mam nadzieję, że spotkamy się do widzu na bitewkach. Spokojnie, dam ci fory, jak się spotkamy. Zapraszam i pamiętajcie, kod strik to koniecznie. A ja już wracam do tematu filmu. Przejdźmy na początku do oficjalnej zawartości CS 1.6. Na mapie Italii pojawił się pierwszy w historii kurczak. Tylko, że wtedy ten dziad nic nie umiał. I to dosłownie. Nie wydawał żadnych dźwięków, miał jedną animację i na dodatek posiadał śmieszną dziurę w dupie. A umierając wydawał takie, no, odgłosy dziwne. Po czasie różnorodność fauny w świecie CS-a wzrosła. Zamiast kurczaków pojawiły się na przykład złote rybki, które można było spotkać na mapach Inferno i Milita. Złote rybki z CS Source'a, w przeciwieństwie do kurczaków z 1.6, nie były już tylko elementem wystroju, ale już pełnoprawnymi istotami, które miały jakieś zachowania, prawie takie jak w prawdziwym życiu. Tylko to wszystko to był tylko jeden model kuroka. Ale po czasie dołączyły inne kuroki, a w dodatku jeszcze dodali mewy i gołębie. Można je spotkać, jak se latają nad mapą lub jak siedzą w określonych miejscach. Rybki również zostały zaktualizowane i teraz już reagują na strzały, kroki oraz dźwięki granatów, dekojów, flashbangów, mołotowów, a także, co jest w ogóle ciekawe, wybuchu bomby. Wszystkie te stworzenia, o których mówiłem, nie trafiają do naszej czerwonej księgi Counter-Strike'a, ponieważ są one częścią oficjalnej zawartości, dzięki czemu może je zobaczyć każdy, kto po prostu pobierze grę. Czego natomiast nie zobaczysz, pobierając grę, to mapa do Counter-Strike'a Source'a, na której w tych samych miejscach, co w 1.6, stoją te same białe kurczoki. Mapa nazywa się CS Italii Chicken Fix. Istnieje naprawdę tylko po to, aby na mapie Italii pojawiały się kurczaki. Mają one bardziej dopracowaną animację dziobania oraz ten sam dźwięk śmierci, co w CS 1.6. I choć nie są to NPC-ty, a jedynie animowane obiekty, spotkasz je tylko na tej mapie. Dlatego kurczaki z mapy Italii w CS Source trafiają do naszej czerwonej księgi. W Counter-Strike'u istnieje mapa The Pool, co jest interesujące, ponieważ pojawia się ona we wszystkich trzech częściach serii CS-a. W CS 1.6 na porcie w wodzie można było spotkać rekiny. Nie były one powiązane z żadnym mechanizmem zabijającym gracza, ani nic w tym stylu. Były one po prostu elementem ozdobnym mapy. Natomiast w CS Source rekin zniknął, a na jego miejsce pojawiło się, no, nic. Wody w porcie były kompletnie puste, aż do momentu, gdy mapa została przeniesiona do tego CS-a. Wtedy pojawiły się tam ryby, rozgwiazdy, a także ten sam model rekina. Tylko, że teraz większy, straszniejszy, no i już nie takie gówno, a pełnoprawny model 3D. Można nawet zauważyć, że porusza ogonem, chociaż nieproporcjonalnie do swojego rozmiaru, ale no jest, no jest. Ale odkryłem w ogóle, dlaczego on się tak zachowuje, no jak poje. To dlatego, że jest to tak naprawdę ryba. Tak wiem, pewnie myślisz sobie, stricto debilu, przecież rekin to jest ryba, to co w tym niby dziwnego? No ta, racja mordo, racja. Ale chodzi mi o tę rybę, czyli o tego malutkiego dziada. I po prostu oni wzięli jego model, powiększyli, dali inną teksturę, a animacja została ta sama. Nie wyobrażacie sobie w ogóle, ile czasu mi zajęło szukanie mapy z rekinem. Co ciekawe, na stronie twórcy tej mapy znajduje się zrzut ekranu z tej mapy, pokazujące miejsce, gdzie widać delfina. Ale kiedy szukałem po okolicy, nigdzie go nie znalazłem. Możliwe, że to zdjęcie było zrobione wcześniej i delfin już zniknął. To znaczy, to delfin
Marcin zdążył popłynąć ku zachodzie słońca, wsinął dal. Walony debil popłynął i mi kontent zajebał. Ale dobra, dobra. Załóżmy widzowie, że jak i ja, to tak samo jak i wy, czyli no każdy co ogląda ten film ma schizofrenię. I wszyscy widzieliśmy tego delfina. Tak więc no razem, no wspólnie, robimy tak, żeby nie było, że to tylko na mnie. To wy też widzowie musicie się pod tym podpisać i dajemy nowy wpis do naszej czerwonej księgi. Rekin i delfin, mamy zapisane, lecimy dalej. Następna mapka to X36. Po krótkim researchu ogarnąłem, że jest tu jakiś chowriński opuszczony szpital. I odkryłem ciekawy fakt. Kilka lat temu to miejsce przyciągało sporo uwagi. I oczywiście mówię nie o mapie, a o prawdziwym szpitalu. Krążyło wiele plotek, że ludzie tam znikają, że popełniają tam, no wiecie, czyny zakończające biologiczne istnienie i inne tego typu rzeczy. W 2018 roku szpital został ostatecznie zburzony, a na jego miejsce zbudowano osiedle mieszkaniowe, które obecnie ma się całkiem nieźle. Więc szpital już nie istnieje, ale mapa nadal jest. I powiem szczerze, że uwielbiam tego typu upamiętnienia. Ale chyba w tym filmie nie o to tu chodzi, szukamy zwierząt. Jedyna mapa w Counter-Strike'u, na której można spotkać kaczki. I to od razu w dwóch kolorach. Jedna jest szara, z zieloną szyją i druga całkowicie brązowa. Co ciekawe, próbowałem ustalić jakiej rasy są te kaczki i znalazłem zdjęcie, na którym dokładnie te same dwie kaczki stoją obok siebie w tym samym ubarwieniu. Ciekawe bardzo, prawda? Jak możecie zauważyć, one pływają. Ale nie są to ryby ze zmienionym modelem, tak jak było z rekinem. Patrzcie, ich ruchy działają dzięki tym samym mechanizmom, które poruszają pociąg na mapie Overpass. Kaczki są umieszczone na obiekcie Brackable, co oznacza, że kiedy wystrzelicie, rozlecą się na kawałki. Zupełnie jak jakieś drewniane skrzynie. Mimo wszystko, mamy unikalny okaz. I to nawet dwa. Także wpisujemy te gagatki do naszej kolekcji i lecimy dalej. Przechodzimy do następnej wagiennej mapy. Pojawiła się ona kiedyś w grze i przez jakiś czas istniała, ale nowi gracze jej pewnie nie pamiętają. Na tej mapie, oprócz oczywistego odniesienia do Shreka, można spotkać także trzy krokodyle. Duży krokodyl, mniejszy krokodyl i całkiem mały krokodylek. Ciekawe, czy to rodzinka jakaś czy co? Ponieważ ich siedlisko znajduje się w miejscu, do którego gracz nie ma wstępu, to nie ma żadnej interakcji z krokodylami na tej mapie. Nie reagują one na strzały, nie mają kolizji, nie poddają się tresurze, a jedyne co robią, to leżą na słońcu i co jakiś czas otwierają paszczę. Ale w naszej czerwonej księdze znajdzie się miejsce dla nich wszystkich. Następny kandydat na tytuł najrzadszego gatunku znajduje się na tej mapie. Dajcie znać, czy go kojarzycie. Tak, jest to teren na Wyspie Wielkanocnej, stworzony specjalnie na konkurs MapCore w 2019 roku. Jednak nigdy nie trafił do gry. A szkoda, bo ta mapa naprawdę jest zawalista. I mimo to, że nie dostała się do gry, nadal wygląda zajebiście. Ale co nas interesuje, bezpośrednio na brzegu, obok spawnu CT, można zobaczyć mnóstwo genialnych krabów, które biegają sobie po piasku. Co ciekawe, kraby na tej mapie to także ryby, tylko że z tym innym modelem. Tylko że teraz są na powierzchni, a nie na wodzie. Dla tych, którzy nie wiedzą, aby dodać rybę na mapę, to nawet nie potrzebujesz wody. Mogą one po prostu unosić się na powietrzu. Chociaż no, będzie to wyglądać głupio. Tutaj są już kraby, a nie ryby. I wygląda to całkiem fajnie. Dodając to wszystko, tworzy nam się w naszej kolekcji już całkiem fajne zoo. A mówiąc o zoo, to dość ironiczne, ponieważ przez jakiś czas w CS-ie istniała mapa o nazwie zoo. Nie było jednak na niej żadnych zwierząt. Można było spotkać jedynie ładne rybki i jeszcze więcej rybek. Ale zwierząt jako takich nie było. Tylko ich dźwięki. Zabawne, prawda? Pomyślcie sobie, ile bym miał zwierząt do tego filmu. Ale chuj, Valve ma mnie w dupie. Myślę, że dużo znalazłem tych zwierząt. Napiszcie, czy chcecie drugą część tego filmu. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, może zerknąć na moje poprzednie filmy. Myślę, że znajdziesz tam coś ciekawego. Wbijaj też na CSGO skins, pamiętaj, kod streak to świętość na tej stronie. Elo!